Siemanko, tutaj Michimini Gaming, a to jest gra Scribblenauts Ultimate. No i tak, na wstęp chciałem coś opowiedzieć o tej grze, ale niestety sam nie wiem, dopiero ją tam kupiłem i nie wiem nic o niej, nic, kompletnie nic. No to co, zaczynamy, tak? Start. Our story begins mamy jakieś intro. Edgar and Grandma Julie. You might not believe this, but Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. I od razu mówię, że to jest gra po angielsku, wszystko będzie po angielsku. I takie tam. Teraz wam nie przeszkadzam i oglądajcie sobie. Only to find Julie was already there, having lunch. They competed like this on adventure after adventure. On one adventure, Julie beat Edgar to the top of a long-lost pyramid. But the treasure she found was an engagement ring. The two of them semi-retired to start a family. And they continued starting that family until they had 42 children. Whoa. One day, Mom and Dad gave Maxwell and me two amazing gifts. The first was a magic globe that let you travel anywhere in the world. The second was the most amazing notebook. This notebook let you write any word in it. And poof, the word would come to life. Our parents were worried about us turning out to be spoiled little brats, so they sent us out to face the challenges of the outside world. On the road to the city, we ran into an old man who said he was hungry. Maxwell made something to give him, but he played a nasty trick. The apple was rotten. Oh, the old man spat it out as soon as he tasted it and was very, very angry. As he cast some sort of magic, he called us spoiled little kids, and then disappeared. It didn't seem like anything had happened. But when Maxwell turned to continue down the road, I couldn't follow him. The old man had put a curse on me that was turning me to stone. We didn't know what to do. Luckily, our brother Edwin's farm was nearby. Boy, you should have seen how angry Edwin was. He couldn't believe what we did to the old man, and said we probably deserved what we got. Lucky for us, Edwin knew about Starites. Starites are magical objects born out of the happiness of others. When you do enough things to make others happy, you will find Starite. Hopefully, if Maxwell used the notebook's power for good, he could collect enough Starite to remove the curse. Maxwell said, "That's it! I'm gonna go out and do good things for all the people I can find. I'm gonna get all the Starites in the world, and I'm gonna make you better, Lily." So Maxwell grabbed his notebook and headed for the door. Tak, no i jesteśmy już po filmiku. Będziemy za chwilę pierwszą misję robili i tak, tutaj jak postaram się wam tutaj zrobić taki napis, litery albo coś, jak będzie ten filmik, bo ja ogólnie nie będę wam tłumaczył, żeby nie kaleczyć tego języka ani nic, bo no ogólnie tam było, że on miał ojca, który tam podróżował i znajdował różne rzeczy, on ma tutaj magiczny ołówek jakiś tam, taki tam. Dobra, ruszamy się tym myszką, no i kliknijmy na niego. Zacznijmy misję. The Basic Start. Okej. Turn the round of the letter into an award-winning pig. Winning. Dobrze przeczytałem. Write an object to help Maxwell scrap the pig. Czyli musimy napisać, użyć swojego notesu, coś co może umyć świnie. No to on chyba mydło. Tak, mydło. To co? Mam wziąć mydło do Maxwella. A, czyli do mnie. Ja jestem Maxwell. Ciągnijmy na świnie i wyczyśćmy ją. Okej. Umieliśmy. Wyrzućmy mydło. I teraz mamy je zniszczyć w koszu. Świnia wygląda dobrze. Użyj przymiotnika Increase the Pig Size, żeby chyba zmienić... Nie znam tego słówka. No ogólnie, żeby świnka była większa. Czyli żeby urosła. No to może big. Okej. Help the pigwin, the talents, completion. Use an adjective and a noun to create wings, large and joy to care the pig. Czyli mamy stworzyć jej duże skrzydła. Create object. Duże. Weźmiemy wielkie skrzydła. Hook, nie, dobrze. Hook i... Boże. Fetter. Fetter, no. Fater, aha. Chyba mamy te skrzydła wings. Wings, Boże. Olbrzymie skrzydła. Dla świni. Nie, chwila. To mam chyba... What? Czekajcie. Drag taste the magic backpack. A, magic backpack. A, mam tu wsadzić, okej. Nie widziałem w ogóle tego backpacka. Jego rodzeństwo. Sporo go miał. Take the wings from the magic backpack. Okej, biorę. Aha. Okej, wezmę do świni. Wow, latająca świnia! Fajna rozmowa. Bla bla bla. Spoko. Wow, nasza świnka jest zajęła pierwsze miejsce. Czemu srebrny medal dostał? Ojej, dostaliśmy gwiazdkę! Jej! Mamy teraz fajną gwiazdkę. Uhu, jaki dance! Stary, nie szalej. Starites. Mamy... One Starites. Okej. Niezbyt dużo, ale to dopiero początki. And shards by helping people. 10 shards will from a Starite. Czyli, że 10 kawałków, dobrze chyba mówię, składa się na jedną gwiazdkę. Tak? Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Use a straight version to find shards. A nie! Nie. Z gwiazdki możemy... Nie, dobrze powiedziałem, tak, chyba dobrze powiedziałem. Okej, możemy używać gwiazdki, żeby patrzeć, od kogo możemy dostać te szardy. Create object. Ale... Wow. Jaki ja mam object? Help the sprout grow. Czyli... Object. To będzie na przykład... Water. Dobrze napisałem? Boże. Czy ja właśnie napisałem pogodę? No. Dla niego. O. Jaki potwór. Ja tak zajebiście umiem angielski. Dobra, pomogliśmy jednej osobie. The plant scared away the other shards. Opportunity reset the lever to return all objects to their original state. Will keeping your earned charts. Okej. Czyli muszę ją zresetować. Will then notepad can create many things. Vulgarity copyrighted materials and props notes are not allowed. Claim. Pomóżmy kotu. Pick up. Claim. Chyba jej mamy dać. Give. Uuu, dostaliśmy szarda. Widzicie, co dobrze jesteśmy? Running the base, basics was just the first step towards saving Lily as the bus stop to begin your journey in capital city. You can now play as Maxwell's brother Edwin. Czyli możemy teraz grać jego bratem Edwinem. Który to nawet nie wiem. O, gwiazdka. Nie. A, od niego chyba dostaliśmy tego sharda, tak? Tak. No, nie chcę tutorialu. Okej, czyli skończyliśmy tutorial i, no i teraz możemy grać. Są podróży. Mi się wydaje, że fajna gra, jakaś taka. Spodobała mi się. Chyba zrobimy... No chyba to będzie już końcówka, już nie będziemy... Już w sensie końcówka tego odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Mam nadzieję, że wam się spodobało.